Jestem jednym z 8 założycieli 2E i od początku jej prezesem. Tak firma wygląda dzisiaj, ale kilkanaście lat temu pracowałem w dużym koncernie energetycznym. Dzieliłem czas między moją pracą w Warszawie a Lęborkiem, moim domem, do którego lubiłem wracać. Był rok 2000. W Lęborku, gdzie były bardzo mocne tradycje produkcji aparatury rozdzielczej, zapadła decyzja o zamknięciu zakładu. To był cios dla około 35-tysięcznego miasta, gdzie prawie każdy miał w rodzinie kogoś, kto pracował w tym zakładzie. Pewnego sierpniowego dnia spotkaliśmy się w 8. Krzysiek, Piotrek, Sławek, Adam, Jacek, Darek, ja i Tomek, którego niestety już nie ma. Powiedzieliśmy, to jest ten moment, musimy coś zmienić, znamy się na tym, zaryzykujmy, ratujmy to, co zburzono. I powstała firma. Pierwsze lata to były tysiące prób i tyle samo błędów. Każdy z nas był zdeterminowany. Była pasja, doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w zlikwidowanym już zakładzie. Nie było łatwo. Konkurencja nie traktowała nas poważnie. Uczyliśmy się, inwestowaliśmy. Musieliśmy zmagać się z największymi graczami na rynku energetycznym, z ich krytyką. Mieliśmy cel. Chcieliśmy stworzyć firmę godną tradycji produkcji polskich aparatów, tutaj, gdzie są nasze rodziny. Dać ludziom nadzieję, że nie pozostaną bez pracy. W końcu udało się. Ludzie, którzy dostali wtedy u nas pracę, są z nami do dziś. Zaczynaliśmy od produkcji 2 aparatów. Dziś produkujemy ich ponad 30 typów. Jesteśmy na rynku polskim ponad 20 lat i aktualnie w ponad 30 krajach na świecie. Dziś ramię w ramię z największymi graczami. Z dumą mówimy o firmie. Firmie stąd, z Lęborka, ale już innej, naszej. 8 zdeterminowanych facetów podążających z pasją do sukcesu.